pierwsze pytanie dotyczy kwarantanny, a właściwie tego, jak spędzasz tą kwarantannę. Wiesz co, tak naprawdę no, każdy dzień wygląda podobnie w związku z tym, że jesteśmy zamknięci w domach, ale zrobiłam sobie taki plan wydarzeń i idę według planu, czyli budzę się rano, zorganizowałam taką akcję razem z Emilem Gankowskim Tour de Salon i łączymy się... Chciałabym się spytać później. Tak, więc łączymy się z naszymi followersami i o 8 rano kręcimy cardio, więc jeśli tutaj jest ktoś, kto posiada rower stacjonarny albo orbitrek, albo coś, na czym można ćwiczyć i nie ma motywacji do tego, żeby rano ćwiczyć, to my dajemy takiego kopa motywacyjnego, bo tam już jest taka spora grupa zaangażowanych osób, więc od tego się zaczyna mój dzień. Później robię sobie śniadanie, później robię trening i później zaczynam już sobie pracować na komputerze. Ja akurat mam teraz ten komfort, że mogę pracować z domu, więc jestem w domu i działam cały czas. A jak jest podczas tej kwarantanny? Czy ty na co dzień jednak ubierasz się? Czy jesteś w piżamie, malujesz się, czy też nie? Jak to u ciebie teraz wygląda? Obecnie właśnie się tak odszykowałam trochę świątecznie w związku z naszym live'em, ale mimo tego, że nie wychodzimy z domu, to i tak staram się ten make-up taki minimalny zrobić na co dzień. Jak już zrobię te wszystkie swoje treningi, wymęczę się, wypocę i tak dalej, to później biorę prysznic i się ogarniam, że tak powiem, bo też dużo tutaj działam na Instagramie, często się pokazuję, więc zawsze chcę dobrze wyglądać, więc nie jest tak, że jestem od rana do nocy przez 7 dni w tygodniu w dresie. Tu się z dziewczynami, ja mam taką fajną całą grupę dziewczyn, po prostu grupa wsparcia i tu się nakręcamy, żeby mimo tej kwarantanny i tego wszystkiego takiego nieprzyjemnego, żeby w tym wszystkim wyciągać takie smaczki i właśnie teraz zadbać o siebie trochę, zadbać o pielęgnację. Robię też takie live'y makijażowe, więc trochę się tu dzieje. Jakby przerzuciłam się ze swoją działalnością na Instagram, jak większość osób, dlatego jest ostatnio taki przeciążony Instagram. Też mówi się, że branża beauty dużo teraz traci przez tą kwarantannę. I teraz pytanie, jaki ty masz stosunek do tego, jakby, że nie można pójść do fryzjera, nie można pójść na kosmetyczki, czy też na inne zabiegi? Jak ty sobie z tym radzisz? Ja jako użytkownik, jako klient takich miejsc radzę sobie z tym dobrze. Ja jakby jestem dorosłą, odpowiedzialną osobą i zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest czas po prostu na to, żeby mieć idealną fryzurę, idealne paznokcie. Moje paznokcie, pokażę wam, są dalekie od ideału po prostu, już, ponieważ ja noszę hybrydę, więc one mi już odrosły. No ale jakby w tej całej sytuacji nie to jest najważniejsze, czy ja mam ładne paznokcie. Z drugiej strony, więc tak, z jednej strony rozumiem i popieram, żeby nie stawiać tego na pierwszym miejscu. Z drugiej strony mam bardzo dużo znajomych, które są kosmetyczkami, są fryzjerkami i bardzo cierpią z powodu tego, że po prostu nie mają pracy. Więc z jednej strony chciałabym, żeby to jakoś było tak zorganizowane, żeby mimo wszystko wszyscy byli w stanie się utrzymać na rynku, bo jednak no, rachunki trzeba płacić, czy koronawirus jest, czego nie ma, ale z drugiej strony jakby bezpieczeństwo nasze i nasze zdrowie jest najważniejsze, więc o tym trzeba pamiętać. Moje są gorsze, Asia? A jeżeli chodzi o teraz o twoją cenę, właściwie też pewnie w ten okres, kiedy masz więcej tego czasu, czy jakoś dbasz szczególnie, to jak wygląda twój rytuał pielęgnacji twojej cery, jako mistrzowa? Bo jednak tą cerę trzeba mieć zadbać. Cały czas jestem, ja bardzo dużo nawilżam swoją skórę, więc na tym się skupiam i faktycznie teraz mam dużo czasu na to, więc wieczorami po prostu robię demakijaż i sobie urządzam spa domowe. Ja mam cały zapas maseczek, kremów przeróżnych. Nie mam takiej jednej stałej pielęgnacji, tylko po prostu, ponieważ ja mam taką cerę, zawsze się śmiałam, że mogłabym się pastą do butów wysmarować i też by się nic nie stało, bo ja po prostu nie mam problemu z cerą. W związku z tym mogę korzystać z różnych kosmetyków i teraz mam czas na to, żeby wygrzebać tam z mojej szafki wszystko, co mi zalega i czego nie miałam czasu przetestować. I sobie testuję, więc ostatnio nawet jak byłam na takim kursie wizażu jako modelka, to wizażystka powiedziała mi, że dawno nie miałam tak zadbanej skóry, więc to nawilżanie takie wieczorne chyba przynosi efekty po prostu.
I często wizażystki o tym wspominają, na tak. I to jest też bardzo ważne, że jeśli chcemy, żeby ten makijaż się trzymał na naszej twarzy i żeby on był taki trwały i żeby wystarczył nam na wiele godzin, jak idziemy gdzieś na imprezę, czy na wesele, czy gdziekolwiek, to jakby bazą do tego jest wypielęgnowana skóra. Ja się tak mądrze tutaj, bo przez wiele lat byłam modelką na kursach właśnie dla wizażystek, więc w teorii mam wszystko. Dlatego wiem, że właśnie ta pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna przy make-upach. Wiem, że jesteś ambasadorką polskiego, czy właściwie zagranicznej marki, która jest dystrybutorem w Polsce, jeżeli chodzi o przedłużanie włosów. I teraz pytanie, jaki ty masz stosunek do właśnie przedłużania włosów, czy też takich innych zabiegów, nie wiem, ulepszania? Upiększających. Tak, upiększających. Wiesz co, ja uważam, że wszystko jest dla ludzi i oczywiście z umiarem, ale to też ciężko określić, bo umiar, każdy ma inny umiar i co to znaczy z umiarem. I niech każdy robi po prostu to, na co ma ochotę i to, w czym czuje się dobrze, bo ja bardzo często, ja się udzielam w social mediach, więc jestem narażona na opinie innych ludzi, narażona, no jakby wystawiam swoją twarz, swoją figurę, siebie i ludzie to komentują. I bardzo często na przykład ponieważ ja zawsze, na przykład jak założyłam włosy, to była jakby jawna współpraca, o której mówiłam i pokazywałam, że to są takie włosy, więc to nie było coś ukrywanego przeze mnie. I dostawałam wiadomości, że tobie są niepotrzebne doczepy, ty jakby nie potrzebujesz się upiększać. Ale to nie chodzi o to, czy ja się potrzebuję upiększać, czy nie. Po prostu dobrze się czuję w długich włosach, więc miałam możliwość sobie je założyć i to zrobiłam. Także uważam, że każdy powinien robić to, na co ma ochotę i to, w czym się dobrze czuje. Taki mam stosunek do tego. A jeżeli właśnie chodzi o twoją figurę i o twoją sylwetkę, która jest to piękna, no to pytanie, czy ty teraz, jeżeli siłownie są zamknięte, czy ty teraz ćwiczysz w domu, dbasz jakoś, tak? Tak, zdecydowanie. Ja nawet stwierdziłam, że skończę z tą kwarantanną najprawdopodobniej w formie życia, bo stwierdziłam, że jakby od tego zaczęłam, jak to wszystko się wydarzyło i jak mieliśmy pierwsze informacje o tym, że no dobra, to siedzimy w domach, to ja od razu wymyśliłam, że muszę się czymś zająć. Zanim się zorganizowałam tak pracowo i zawodowo, to stwierdziłam, że muszę się czymś zająć i wymyśliłam, dobra, to ja będę robiła właśnie te live'y Tour de Salon codziennie rano i będę robiła treningi. Więc zamówiłam sobie jakiś zestaw gum, miałam jednego ketla w domu, mam maty do ćwiczeń, mam takie gumy na kolana, z którymi można wykonać cały trening i codziennie robię trening. Codziennie jeżdżę na rowerze i codziennie robię trening. Poza tym jesteśmy teraz w okresie Wielkiego Postu i ja poszczę, odmawiam sobie słodyczy i alkoholu, więc wyjdę z tej kwarantanny naprawdę chyba w niezłej formie dzięki temu wszystkiemu. Dzięki, no jakby w wyniku tego wszystkiego. A propos właśnie tutaj kościoła, właściwie do wiary, to czy ty jesteś takim typem, która chodzi co niedzielę do kościoła? Co niedzielę nie. Co niedzielę to bym skłamała, jakbym powiedziała, że co niedzielę chodzę do kościoła, natomiast bardzo lubię chodzić do kościoła i jak tylko jestem w Warszawie, czy jestem u siebie w rodzinnej mojej zduńskiej woli i mam taką możliwość, to idę. I ostatnio chodziłam, teraz oczywiście nie chodzę, bo jest kwarantanna, natomiast przedchodziłam dosyć regularnie, tak. I jak wyobrażasz sobie teraz najbliższe święta? Spędzisz się jednak jadąc do rodziców, czy z chłopakiem w domu? Zostajemy w domu, tak zdecydowaliśmy, że zostajemy w domu dla bezpieczeństwa całej rodziny. Ja mam w domu dużo małych dzieci, mam mamę, więc nie wyobrażam sobie jakbym... Wiadomo, że już jesteśmy w takiej sytuacji teraz, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy zdrowi, czy być może już mamy tego wirusa i go gdzieś tam roznosimy, tylko nie mamy objawów. Więc ja myśląc o tym nie wyobrażam sobie, żebym mogła to sprzedać komuś w mojej rodzinie, chyba bym sobie tego nie wybaczyła. Nawet jakbym najprawdopodobniej o tym nie wiedziała, więc wolę to przeczekać i święta spędzamy w domu, u mnie w domu w
Wszyscy spędzają sami święta. Coś mi się tutaj. I moja siostra z rodziną sama, i mój brat sam, więc no tak musimy to przeczekać i się po świętach spotkamy. To będą smutne święta, bo to są nasze ulubione święta. Ja mam bardzo rodzinną rodzinę, więc my zawsze święta tak przeżywamy faktycznie bardzo głęboko i trochę nam przykro, że nie możemy się spotkać, ale na szczęście są teraz takie środki jak FaceTime, więc na pewno gdzieś tam się złapiemy. Ale byś z koszyczkiem do kościoła święcić? Co roku chodziłam święcić z koszyczkiem, tak, oczywiście. I to już, ja od lat nie mieszkam w domu, a zawsze na święta jestem w domu i zawsze szłam z koszyczkiem i z moją mamą, no ale w tym roku, cóż. Ale będę robić pisanki w domu. Będziesz robiła pisanki, to pewnie się pochwali. Tak, obserwujcie. Nie obiecuję, że będą jakieś, wiecie, profesjonalne, ale na pewno jakieś takie tradycje małe postaram się przemycić. Masz chłopaka i to dość chyba nie, świeży właściwie jeszcze związek. I pytanie, czy wy planujecie na przykład jakieś poważniejsze decyzje? Na przykład, czy myślałaś kiedyś o własnym ślubie? O własnym ślubie? Tak. Nieraz! Wiesz co? No tak, mam chłopaka i jest to faktycznie dosyć świeża sprawa. No już nie taka świeża, no ale jesteśmy cały czas w tym etapie, wiesz, takiego pierwszego zakochania w sobie, więc na razie nie wybiegamy w przyszłość aż tak bardzo. Na razie wspólnie zamieszkaliśmy i to jest nasz taki pierwszy krok do reszty całej, która mam nadzieję przed nami. Więc los tak chciał, że teraz jest dobry test dla związku, bo jesteśmy zamknięci razem. No właśnie, o tym, że jak ktoś zaczyna, jak już pary zaczynają mieszkać razem, to jest trudne, dlatego że ona ma praktycznie 24 godziny na dobę, szczególnie w czasie kwarantanny, mówię, bo zdaję sobie sprawę, że na co dzień jesteś osobą, która gdzieś tam pracuje i tam każdy ma swoje obowiązki, więc pytanie, jak sobie teraz radzicie podczas tej kwarantanny? No tak jak mówiłam, my jesteśmy akurat, my mieszkamy ze sobą od 3 miesięcy, więc to jest też jakby inna relacja, bo my się bardzo zbliżamy do siebie i jest w tym wszystkim, że nie jest super, to jest super. Wiesz, o co chodzi, że po prostu radzimy sobie, nie kłócimy się, jakby uczymy się ze sobą żyć, bo faktycznie jak para zaczyna ze sobą mieszkać, to jest coś nowego i tego trzeba się nauczyć, tym bardziej, że jak już każdy ma swoje przyzwyczajenia, bo nie mamy po 18 lat, to bywa różnie, ale nam się mieszka bardzo dobrze ze sobą. Odpukać w niemalowane, więc mam nadzieję, że tak będzie. A wracając jeszcze do ślubu, czy myślałaś kiedyś, jakby wyglądał twój wymarzony ślub w Polsce czy za granicą? Oczywiście, ja miałam 100 tysięcy pomysłów na swoje śluby, tym bardziej, że ja przez wiele lat, do tej pory zresztą, pozuję jako modelka do sesji sukien ślubnych, więc w związku z tym, że jestem wysoka i nie jestem taka bardzo szczupła, to jestem najlepszą modelką wymiarową, jeśli chodzi o suknie ślubne, bo one nie są takie malutkie. Więc trochę tych sesji zrobiłam i przez to trochę tych sukien ślubnych na sobie już miałam, więc od po prostu 18 roku życia przebieram te suknie ślubne cały czas i sobie myślę, o taka będzie moja na moim ślubie, za chwilę następna, o taka będzie moja, więc już 7 razy koncepcję. Suknie? Jeszcze raz? Możesz opisać taką swoją suknię wymarzoną na twój ślub. I ja zawsze myślałam, że będę chciała mieć taką suknię bardzo wyslimowaną, taką rybkę. Natomiast no już trochę tych sukien przymierzyłam i teraz wiem, że to by była taka, może nie boho, ale taka sukienka na cienkich ramionach. Oczywiście marzy mi się piękna pogoda na ślubie, więc ciepło. Cienkie ramionczka i taki puszczony dół z rozcięciem na nogę i to wszystko, żeby ona była taka prosta już w tym wszystkim. Jakby zmieniły mi się trochę chyba priorytety. Więc chciałabym wyglądać tak dziewczęco w tej sukni. A ślub w Polsce czy za granicą? W Polsce. Jak myślę o swoim ślubie, to tylko w Polsce i tylko w moich rodzinnych stronach. I w ogóle kiedyś, jak myślałam o weselu na przykład, bo chyba każda dziewczyna myślała o swoim weselu, tym bardziej, że jestem w takim wieku, że moje koleżanki już robią te wesela, więc ja tak chodzę sobie jako gość
i jak o tym myślę, to na początku myślałam, że to będzie takie duże wesele dwudniowe i w ogóle kogo ja nie zaproszę i będzie tyle moich znajomych i w ogóle będzie więcej znajomych niż rodziny, bo ja mam dosyć małą tą bliską rodzinę, więc a teraz sobie myślę, że najchętniej chciałabym takie wesele u mojej siostry na podwórku, żeby postawić namiot, żeby tam było mało ludzi, sami najbliżsi i kameralne. Takie kameralne dla nas. No, także zmienia mi się, ale nie planuję wesela, więc ja na razie sobie tak planuję w głowie, ale nie ma takich planów ogólnie, więc... A jeżeli na przykład chodzi o dzieci, czy chciałabyś mieć kiedyś dzieci? I jeżeli tak, to ile by ci się marzyło? Pewnie, żebym chciała. Ja pochodzę z rodziny, gdzie jest dużo dzieci, bo mam brata i siostrę starszych. Jestem najmłodsza. Mój brat obecnie ma 2 dzieci, moja siostra ma 4 dzieci. Więc jak wszyscy się zjedziemy do domu, to tam jest naprawdę bardzo dużo dzieciaków biegających. Więc ja też pewnie bym chciała dołączyć do tej ekipy. I mam nadzieję, że to się stanie już niedługo, bo już najwyższy czas. Jedno dziecko czy więcej? Dziewczynka, czy ja tak wzorem rodzinnym chciałabym więcej. Chciałabym, żeby, bo ja sobie nie wyobrażam mojego życia bez mojej siostry, bez mojego brata, więc tak sobie myślę, że przynajmniej to jedno rodzeństwo fajnie mieć, żeby tam móc się z kimś przekomarzać, jak się jest dzieckiem i podbierać sobie ciuchy i kredki i tak dalej, więc chciałabym, żeby to było rodzeństwo. Tak naprawdę w tej dobie to chciałabym przede wszystkim, żeby było zdrowe i żeby było, bo to też nie jest proste, ale jak już mamy sobie tak idealizować, to fajnie było, jakby była trójka. Widzę też komentarz, który właściwie odnosi się do mojego kolejnego pytania, które chciałam zadać tobie. Wypowiedziałaś się jakiś czas temu, wspomniałaś o tym, że często kobiety, właściwie Miss Polonie, czy też kobiety ładne, są odbierane jako kobiety, które wszystkie sukcesy życiowe zawdzięczają temu swojemu urokowi, czy też sylwetce. Jakbyś mogła jakby to rozwinąć? No to zależy, o jakich sukcesach mówimy, bo jeśli chodzi na przykład, jakby będę się wypowiadała na swój temat, bo ciężko mi mówić o kimś innym. Jeśli chodzi o mój sukces, który jest niewątpliwie moim sukcesem i jestem bardzo dumna i będę dumną zawsze posiadaczką tytułu Miss Polonia 2017, jeśli chodzi o ten sukces, to powiedziałabym, że miałam faktycznie taki połowiczny wpływ na to, bo z jednej strony jest to uroda, którą odziedziczyłam i jakby na ciężko było mi... Oczywiście pracuję na swoją sylwetkę i do konkursu przygotowałam się jak do zawodów sylwetkowych. Miałam dietę, miałam treningi i po prostu zrobiłam to na maksa zadaniowo. Ale jakby bazą do tego jest to, co odziedziczyłam po mojej mamie i po moim tacie. Więc faktycznie to mi pomogło i ten sukces jest związany z moją urodą, więc tak. Natomiast jeśli chodzi o inne sukcesy, to ja tego tak absolutnie nie odbieram, bo z jednej strony uroda trochę pomaga, a z drugiej strony też trzeba udowadnić wszystkim dookoła, że to nie jest tylko uroda. Poza tym ja na własnej skórze się przekonuję, jak ludzie potrafią być bezlitośni i jakie komentarze potrafią pisać, jakie wiadomości potrafią pisać, więc to czasami tak demotywuje, że ja miałam takie momenty, że sobie myślałam, po co mi to było? Mogłam sobie po prostu żyć jako instruktor tańca, bo ja przed wyborami byłam instruktorem tańca i nikt by mi nie pisał takich rzeczy. Więc jakby trzeba się mierzyć też z tą drugą stroną. Tak żeby... No. Okej. Okay. A pytanie odnośnie właśnie konkursu w Polonie. Już trochę właściwie na 3 lata od tego tytułu. I co ty sądzisz o tym przekazywaniu korony i o tym, że na przykład ty masz koronę przez ten rok czasu do kolejnej tej edycji, że tak powiem edycji, z tego wyborowej kandydatki na Miss Polonia. I jak ty masz stosunek do tego, że ta korona jest przekazywana i że jedyne, co po jakimś czasie ci zostanie, to te wspomnienia, że tą koronę miałaś? No ja myślę, że w pewnym sensie to jest właśnie taka magia tego konkursu. I to jest
ta wyjątkowość tego, że to nie jest coś, co dostajemy i mamy, tylko to, no bo korona jest tylko symbolem, wiadomo, że ten tytuł jakby ja cały czas mówię i wszyscy mnie przedstawiają jako Miss Polonia i tego mi nikt nie zabierze. Natomiast ta korona, to ja czułam przez ten rok, że to jest ten mój wyjątkowy rok, bo ja mam tą koronę i ja ją mam przy sobie i ja ją mogę nosić. I oczywiście jak ją przekazywałam dalej, to miałam taką łezka mi się wokół zakręciła. Czy ciężko się przekazuje koronę następnej tutaj dziewczynie? Oczywiście ja wiem, jakie są reguły gry, wiedziałam i jestem dorosła i wiedziałam, że ten moment przyjdzie i że i nie siedziałam i nie płakałam. Poza tym ja oddałam koronę i na drugi dzień nad samym, bo oddawałam koronę wieczorem i nad ranem wylatywałam na konkurs Miss Świata, więc też w głowie byłam bardzo zestresowana i byłam skupiona na tym, co się dzieje dalej, więc też tego tak bardzo nie odczułam. Natomiast faktycznie już tu widzę następny komentarz i się nie mogę skupić. Ale faktycznie miałam taka łezka, mi się zakręciła, ale z takiego sentymentu, że to było takie magiczne i że to jest taki rok, który był taki piękny i się kończy. Ja jeszcze nie wiedziałam, jak to będzie dalej wyglądać. My dalej wszyscy współpracujemy, ja znam dziewczyny następne, chodzimy razem na eventy, rozmawiamy ze sobą, spotykamy się prywatnie, więc no ale jak coś się kończy, to nie wiadomo, jak to będzie dalej. Więc miałam taką właśnie łezkę w oku. Czy ty od zawsze masz jakby no, istnieć w świecie modelingu i tutaj czy to są marzenia od małych dziewczynki, czy to się gdzieś pojawiło? Jak właśnie twoja rodzina na to zareagowała? Ja zaczęłam pracować, ja w ogóle w pierwszym konkursie Miss wystartowałam, jak miałam 15 lat i to był konkurs Miss z Duńskiej Woli, mojego rodzinnego miasta. I to tak jakoś przyszło do mnie, ja zostałam zaczepiona na ulicy jako nastolatka, która szła na zajęcia taneczne swoje i ktoś mi powiedział, że jest casting, muszę koniecznie przyjść, ja na ten casting nie przyszłam. Później drugi raz trafiłam z Duńskiej Woli, to nie jest duże miasto, więc drugi raz trafiłam na tą osobę, która mi powiedziała, że są jeszcze dwa castingi, żebym przyszła koniecznie, bo mogę mieć szansę, żeby coś wywalczyć. I wystartowałam w tym konkursie i go wygrałam. A później jakoś tak wkręciłam się w ten cały modeling, ponieważ ja mam starszą siostrę, która pracowała jako modelka, więc ona była pierwsza. Pamiętam, że jeździła na kontrakty do Niemiec modelkowe. Ja byłam taką dumną, młodszą siostrą, która wszystkim opowiadała, że moja siostra jest modelką. I jak miałam lat 16, to moja Magda mnie po prostu pierwszy raz wkręciła klasycznie jako starsza siostra do pokazu. Powiedziała organizatorom, że ma siostrę, która ja wtedy prześmiesznie wyglądałam, bo ja jestem bardzo wysoka. Od zawsze byłam wysoka, więc miałam bardzo długie nogi, chude, bo miałam 15-16 lat, więc miałam takie chude, patykowate, długie nogi i krótki tułów, więc wyglądałam idealnie jak taka prawdziwa modelka wybiegowa jeszcze wtedy, teraz już tak nie wyglądam. I tak to się zaczęło, że my na początku razem pracowałyśmy dużo, pamiętam, miałyśmy wspólne sesje zdjęciowe pierwsze, miałam z moją siostrą, więc ona mnie tego nauczyła, wkręciła mnie w to i później już założyła swoją rodzinę, przestała pracować jako modelka, a ja w tym zostałam. I tak to jakoś trwa do dziś. Tutaj padło też pytanie, jak wspominasz sesję z Playboya? Sesja z Playboya, bardzo duże wyzwanie dla mnie z takiego punktu widzenia kobiecego, że mi akurat sesję do Playboya robiła kobieta, więc to było duże ułatwienie, że pracowałam z fotografką. Natomiast na planie zdjęciowym było więcej osób i nie ukrywam, że był to dla mnie ogromny stres, żeby mimo tego, że ja tańczę od 8 roku życia, więc jakby pokazywanie siebie na wybiegu czy na scenie to nie jest żaden problem, tak jednak jak ktoś z nas ściąga ubrania, to jest ten dyskomfort, ale myślę, że atmosfera była fajna, poradziliśmy sobie z tym i jakby bardzo chciałam, żeby ta sesja była taka nie taka ordynarna, tylko taka w moim stylu i uważam, że każde zdjęcie jest w moim stylu i bardzo chciałam, żeby ten magazyn był po prostu taką moją pamiątką, jak kiedyś będę babcią już pomarszczoną, to będę wnuczkom pokazywać, jak ja kiedyś wyglądałam, jakie rzeczy robiłam, więc tak będzie, bo bardzo mi się podobała ta sesja. Właśnie, czy ciężej współpracujecie jeżeli za aparatem jest pan fotograf, kobieta?
Wiesz co, nie, ciężko to tak określić. Nie ma, to tak bardzo zależy od osoby, która z nami pracuje, że nie jestem w stanie powiedzieć, czy łatwiej się pracuje z kobietą, czy z mężczyzną. Czasami z kobietą, czasami z mężczyzną. Wszystko zależy od osoby. Mateusz też pyta, a jakiej gwiazdy Sesja podoba się najbardziej? Chyba chodzi o Sesję, nie wiem, to ja? Albo jakiej ogólnie? Nie wiem, o co chodzi. Jeśli chodzi o sesję dla Playboya, to ja nie, jakby nie oglądałam wcześniej. Wiedziałam, że to jest kultowe Playboya. Chodzi o Playboya. Więc wiedziałam, że to jest kultowy magazyn i jak tylko dowiedziałam się, że jest taka szansa, to pomyślałam sobie, na początku pomyślałam, nie, no jak? Ja? Jak? W ogóle nie, wstydzę się. A później pomyślałam, kurde, no ile kobiet ma szansę wystąpić na okładce? To nie jest jakiś tam magazyn, tylko to jest Playboy, ten Playboy, więc stwierdziłam, że to zrobię. No i wiem, że tam były po prostu duże nazwiska i nawet zanim się zdecydowałam, to wpisałam, kto robił sesję dla Playboya i stwierdziłam, dobra, robię to, chcę być między tymi nazwiskami. Ja nie widziałam sesji Joanny Przetakiewicz w Playboyu. Widziałam okładkę, ale nie widziałam zdjęć w środku, no bo zdjęcie jakby nie można zobaczyć w internecie, trzeba mieć magazyn, więc ja nie kupowałam tego magazynu. Gdzieś tam przypadkowo tylko przeglądałam czasami. A tutaj to pytanie właściwie, co sądzisz o tym, że Joanna Przetakiewicz zrobiła tą sesję w wieku 50 lat? W wieku 50 lat. No ja uważam, że jeśli ja będę miała 50 lat i ktoś będzie mnie chciał oglądać nago, to znaczy, że mogę zrobić taką sesję. Więc bardzo gratuluję Joannie Przetakiewicz, że ma taką formę i tak dobrze wygląda. Super. A czy jest jeszcze taki magazyn, na który chciałabyś się znaleźć na okładce? Jakiś taki magazyn, gdzie widziałabyś siebie na okładce? Takie marzenie, powiedzmy? Wiesz co, no pewnie, że jest. Jest bardzo dużo magazynów, na których bym się może widziała, to może tak źle zabrzmi, ale na których chciałabym wystąpić. Jest Bazar, jest oczywiście Vogue, no jak u każdej modelki, więc mam taką listę do zrobienia, może kiedyś się uda. Czy ty jako kobieta teraz siebie w pełni akceptujesz? Pytanie od razu. Czy ja jako kobieta się w pełni akceptuję? Tak. Ja mam wrażenie, że też pewne rzeczy przyszły z wiekiem i mimo tego, że ja przez lata pracowałam jako modelka i zdobywałam tytuły Miss, to zawsze jakieś tam małe kompleksy miałam jak wszystkie kobiety. Natomiast teraz już dorosłam i dojrzałam i akceptuję siebie. Oczywiście cały czas pracuję nad tym, jak wyglądam i dbam o to, żeby ta sylwetka i żeby to ciało wyglądało dobrze. Natomiast akceptuję siebie. To jest pytanie, czy zawsze byłaś taka szczupła? Nie, ja w ogóle nie jestem takim typem genetycznego szczuplaka. Ja jak pierwszy raz startowałam w konkursie Miss Polonia w 2009 roku i ostatnio nawet gdzieś tam odpalałam te zdjęcia, to okazuje się, że tam byłam no z 15, może 10-15 kilo większa, więc ja genetycznie mam skłonności do tego, że nabieram masy, jak tylko nie pilnuję diety, czy przestaję trenować regularnie, to zaczynam puchnąć jak gąbka, więc muszę tego pilnować. Także nie zawsze byłam taka szczupła. Jak byłam nastolatką, to byłam bardzo szczupła. Później w takim wieku dojrzewania trochę mi się przybrało i teraz dopiero od, nie wiem, jakichś 5 lat tak znalazłam ten sposób na siebie. Padło też tutaj pytanie o swoją ulubioną kuchnię. Chciałam też od razu dopytać, czy ty lubisz gotowe? W związku, ty czy chłopak? Zmieniamy się. Generalnie teraz obecnie to jesteśmy na cateringu, więc to nasze gotowanie wygląda tak. Coś tam dokładamy, dorzucamy jakieś szparagi, coś robimy, a poza tym to odgrzewamy jedzenie, bo przy takim tempie pracy, jakie mieliśmy przed kwarantanną, ciężko było jeszcze myśleć o przygotowaniu.
sobie posiłków. Natomiast ulubiona kuchnia to jest kuchnia włoska. Gdybym mogła, to bym jadła pizzę codziennie, podejrzewam. Jestem po prostu fanką makaronów, pizzy. A obecnie jestem na diecie keto, więc w ogóle paradoks, bo totalnie odrzuciłam węgle i zupełnie ich nie jem. A uwielbiam, więc nie mogę się doczekać jakiegoś pierwszego cheata z pizzą. Jak jako modelka, jak modelka ten Italia. Jako modelka, jak ocenia białą okładkę Voga? Dobrze. No nie wiem. Dobrze, jest biały, ładny, czysty, przejrzysty. Widać go, jak się wchodzi do kiosku od razu. A gdzie widzisz siebie za 5 lat? Za 5 lat? Za 5 lat już chyba siebie widzę jako bardzo... Nie, za 5 lat widzę siebie jako mamę. Tak mi się wydaje, że to już będzie ten czas. Mam nadzieję, że jako żonę. I cały czas jako aktywną Miss Polonia 2017. I mam nadzieję, że cały czas jako modelkę. Bo teraz już na szczęście rynek ten modelingowy się trochę rozwinął i już nieprawdą jest to, że dziewczyny, które mają 24 lata, przychodzą na emeryturę, bo już starsze dziewczyny teraz też pracują, więc mam nadzieję, że cały czas będę mogła pracować jak najdłużej przed aparatem, bo muszę wam powiedzieć, że przed samą kwarantanną miałam taki moment, że miałam bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo sesji i jak się spotykałam, mam taką... fotografkę, z którą pracuję na co dzień. Jak się spotykałyśmy kilka razy w tygodniu na sesję, to w którymś momencie powiedziałam mi: Zuza, ja mam dosyć aparatu, ja już nie chcę, ja po prostu już nie mogę i w ogóle nie, już nie pokazuj mi tego aparatu, już mam dosyć. Już nie mam pomysłu na to pozowanie. Ile razy można zmienić pozy, stojąc przed aparatem? I teraz nie pozuję do zdjęć od ponad miesiąca i mi tego tak brakuje, więc jeszcze się nie wypaliłam, jeszcze mogę pracować. A czy jesteś takim typem kobiety, którą, czy modelki, która łatwo pozuje, to znaczy łatwo cię nakierować, czy też masz tak, że masz konkretne pozy, które najchętniej byś pokazała, a jednak czasami fotograf ma inną wizję? No ciężko mi to określić, to trzeba było z fotografem porozmawiać na ten temat. Słyszałam, że całkiem nieźle się ze mną pracuje, że jestem, że słucham, bo to też jest ważne przy pracy z fotografem, żeby słuchać. Też jest, są różni fotografowie, bo są tacy, którzy na przykład zaczynają dopiero robić zdjęcia i albo robili zdjęcia wcześniej martwym przedmiotom, typu, nie wiem, jedzenia, zdjęcia produktów i raptem staje modelka i oni nie są w stanie nakierować modelki, więc wtedy dobrze sprawdzają się doświadczone modelki, które wiedzą, ja na przykład wiem, w których pozach czuję się dobrze, wiem, z którego profilu lepiej wyglądam. Zobaczcie, ja jestem, nie przez przypadek mam włosy właśnie w ten sposób, bo ja po prostu już tyle zdjęć w życiu zrobiłam, że wiem, że to jest mój lepszy profil i zawsze eksponuję tą stronę, jak z kimś rozmawiam. Więc wtedy przy pracy z takim fotografem, który dopiero zaczyna pracę z modelką, właśnie dobrze się sprawdzają modelki, które są doświadczone. Natomiast jeśli jest bardzo doświadczony fotograf i jest bardzo doświadczona modelka, to potrafią być zgrzyty na sesji, bo on by chciał swoje, a ona wie, że nie, bo ona lepiej wygląda tak, nie, bo ona się czuje lepiej z tej strony. Więc trzeba złapać ten balans. Ja staram się słuchać fotografa i klienta, bo to jest też ważne, że ja robię, jestem modelką, jakby jestem tam modelką po coś. Czy na przykład jeśli w tej sesji eksponuję sukienkę i mam pokazać kolekcję sukienek, to wiesz, nie mam parcia na to, żeby cały czas się pięknie uśmiechać do aparatu, bo chodzi o sukienkę i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem tym ciałem, które ma pokazać sukienkę, więc to jest ważne, żeby wiedzieć, po co się przyszło do pracy. Tutaj padło też pytanie od Natalii. Kto wpadł na pomysł Tour de Salon? Ty czy Emilian? Pomysł Tour de Salon w ogóle przyszedł nam przypadkowo, bo ja kręciłam cardio codziennie rano przed kwarantanną też i zawsze to nagrywałam na Instastory. No nie zawsze, ale co któryś dzień tam rzucałam, że jestem po cardio. Jak się zaczęła kwarantanna, to zobaczyłam u Emila na story, że ustawił budzik na godzinę 6 rano i napisał, że wstaje wcześniej, żeby dłużej móc nic nie robić. I ja mu odpisałam na to story, że żeby wsiadał na rower i stwierdziliśmy, że
po tych 2 tygodniach kręcenia na tym rowerze moglibyśmy wystartować w jakichś zawodach kolarskich. I tak dla żartów padło Tour de Salon. I stwierdziliśmy, kurde, to dobrze brzmi, zróbmy takiego live'a. No i tak powstał pomysł. Mamy grupę, no codziennie około 100 osób z nami jest na tym live'ie. Mamy taką grupę zapaleńców, nawet tu jest Asia, pozdrowienia dla Asi, bo Asia z nami kręci na Orbitreku codziennie, więc jest super. To mnie mega motywuje do tego, żeby wstawać, żeby trenować i żeby trzymać formę i taki reżim w tym wszystkim. Od małego jesteś też związana z tańcem, na co dzień jesteś też instruktorką pole dance'u. I teraz pytanie, czy chciałabyś kiedyś wziąć udział w jakimś show związanym właśnie z tańcem? Myślałaś kiedyś o tym? Myślałam o tym. Jako tancerka jeszcze grupy tanecznej, bo ja tańczyłam w grupie tanecznej. Nawet ja tak, jak tylko pojawił się program You Can Dance, to stwierdziłam, że ja muszę tańczyć w You Can Dance. I zaczęłam jeździć po castingach. Byłam za słabą tancerką zdecydowanie, żeby wystąpić w tym programie, więc gdzieś tam na etapie castingów się skończyło. W grupie byłam silniejsza, więc całą moją grupą tancerzy, znaczy nie moją, ja tańczyłam w tej grupie, jeździliśmy na castingi do Mam Talent, jeśli by kiedyś był taki program Got to Dance, więc tam też byliśmy, nawet pokazali nas w telewizji, bo Agata Biernat wywinęła takiego orła na samym środku po prostu sceny, że przez tydzień zapowiadali w telewizji, że groźny upadek jednej z tancerek, więc to byłam ja, złamałam palec wtedy na środku parkietu, szybko się pozbierałam, dotańczyłam do końca, dopiero jak siedziałam w pociągu do Łodzi, to poczułam, że mnie boli noga i się okazało, że mam złamany palec u stopy. Więc kiedyś chciałam wystartować w takich programach. Nigdy się nie udało wystartować w programie tanecznym. Ale kto wie, może jeszcze coś przede mną. Teraz jakby mam o tyle łatwiej, że gdzieś dzięki konkursowi Miss Polonia jestem bardziej rozpoznawalna, więc może jakiś inny program. A chciałabyś na przykład wystąpić w Tańcu z Gwiazdami? No kto by nie chciał wystąpić w Tańcu z Gwiazdami? Przecież chyba wszyscy oglądali. Ja pamiętam, jak Taniec z Gwiazdami oglądałam jako nastolatka z moją przyjaciółką. Co niedziela u niej były takie schadzki. My się wszyscy znajomi zbieraliśmy jako tancerzy i w ogóle ludzie, którzy się interesują tańcem. I oglądaliśmy Taniec z Gwiazdami. Te edycje, gdzie była Ania Mucha, to po prostu oglądaliśmy co niedziela, więc jakbym mogła wystąpić w takim formacie, to chyba no, takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, super. A kogo chciała wtedy jako partnera? W Tańcu z Gwiazdami? Tam tak. Chyba kogoś wysokiego, to by był problem, bo ja mam 1,83 m plus obcas to jest prawie 1,90 m, więc to by musiał być naprawdę wysoki tancerz. Kiedyś jak jeszcze tak oglądałam bardzo regularnie Taniec z Gwiazdami, bo teraz nie mam telewizji, więc nie oglądam za bardzo, ale jak jeszcze oglądałam, to pamiętam, był Robert Kochanek, był takim wysokim tancerzem, ale teraz już chyba nie tańczy w Tańcu z Gwiazdami, więc... Jesteś na co dzień też instruktorką właśnie pole dance'u i pytanie moje, czy w związku z tym zdarzają ci się jakieś przykre komentarze, czy właściwie takie szczypliwe komentarze tego tańca? Teraz już rzadziej to się zdarza. Już wydaje mi się, że nie wypada mówić, że pole dance to jest coś, co kojarzy się z tańcem erotycznym, tym bardziej, że są plany na to, żeby to była dyscyplina olimpijska i wtedy już w ogóle nie będzie wypadać, żeby tak mówić. Ale zdarzały się takie komentarze. Zdarzają się do dziś. Teraz już rzadziej, ale się zdarzają. Ja nie reaguję na takie komentarze. Nie reaguję. Na początku, jak zaczęłam tańczyć pole dance, to bałam się tego, że na przykład moja mama może pomyśleć, w sensie nie pomyśleć o tym, co robię, tylko słysząc taki komentarz, że może czuć się urażona. Natomiast teraz już bardzo rzadko to się w ogóle zdarza, żeby ktoś... Gdzieś na jakichś takich forach internetowych, gdzie są anonimowe komentarze, to oczywiście, że tam o, tańczy na róże, o, ciekawe, co ona tam jeszcze nie robi, ale tak do mnie prywatnie to bardzo rzadko się zdarza. Tutaj też padło pytanie od Olivii, jak najlepiej według ciebie zacząć w show biznesie?
jak najlepiej zacząć w show biznesie. Jeśli chcemy być w show biznesie po to, żeby być w show biznesie, to nie wiem. Nie wiem. To nie wiem. W sensie nie. Trzeba mieć jakieś zainteresowanie i ja nigdy nie chciałam być w show biznesie, tylko jakby to był wynik tego, co zrobiłam i tego, że wygrałam konkurs Miss Polonia i to było następstwo tego. Natomiast nie wiem, po co ktoś miałby chcieć być w show biznesie, żeby tam być. Bo jakby no, tam trzeba coś robić, więc w zależności od tego, jakie mamy zainteresowania, jeśli jesteśmy tancerzami i chcemy być rozpoznawalnymi tancerzami, to idźmy do programu tanecznego. Jeśli na przykład lubię pozować do zdjęć i chciałabym pracować jako modelka, ale chciałabym przez to zostać właśnie w show biznesie, to idźmy do top model. I jest dużo takich dróg, gdzie po prostu musimy spróbować swoich sił. Właśnie, a co sądzisz o top model? Czy to faktycznie może dać dobry początek karierze? I czy ty śledzisz tutaj poczynania tych dziewczyn w top model? Tak, ja się z częścią tych dziewczyn znam i bardzo jest to bardzo duży format oczywiście. I wydaje mi się, że też często nie, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, ale to jest właśnie takie miejsce, gdzie możemy trafić stamtąd do show biznesu. Może niekoniecznie do pracy jako modelka, ale do show biznesu i do jakichś innych dróg, ponieważ top model to jest program, który się bardzo dobrze ogląda, więc zyskujemy, będąc w takim programie, ogromną publiczność. Więc dziewczyny, które kończą przygodę z top model, prowadzą jakieś programy, świetnie się rozwijają na social mediach, więc to na pewno pomaga. A czy ty myślałaś kiedyś o top model? Nie, bo ja zawsze uważałam, że top model, zawsze mi się wydawało, że top model to jest program dla ludzi, którzy chcą zacząć swoją przygodę z modelingiem. A ja ją zaczęłam 15 lat temu, więc no i pracuję jako modelka regularnie, cały czas, więc hipokryzją by było tam iść i powiedzieć, że ja dopiero zaczynam. I jeśli bym tam poszła, to nie myślałam o tym. Miałam propozycję w ogóle, żeby pójść do top model. Natomiast zastanawiałam się nad tym i stwierdziłam, że ja tyle lat pracuję tak, jak pracuję i już właśnie czuję się pewna, pewnie sama ze sobą. I wiadomo, że to jest show telewizyjne, więc też te komentarze jury często bywają takie dosyć dobitne i sobie nie wyobrażam tego, żebym stanęła i żeby ktoś mi powiedział po tylu latach, że robisz to beznadziejnie, jesteś za gruba i w ogóle idź do domu. To ja nie wiem, czy by moja psycha to zniosła. Ja już swoje przerobiłam po konkursie Miss i już chyba nie chciałabym startować w top model. Uważasz, że jury top model jest trudnym jury? Jest, oczywiście, jest bardzo wymagającym jury. No ciężko tam się tak naprawdę przypodobać? Myślę, że tak. Poza tym myślę, że jest to też program telewizyjny, który troszkę wyolbrzymia jakby pracę modelki, bo ja pracuję od 15 lat i czasami jak oglądam, to sobie myślę naprawdę, no nie wiem, czy tak jest w pracy modelki, że tam gdzieś dziewczyny wiszą 60 metrów nad ziemią i wieje wiatr i jest mróz i jest zimno i nikt na nie nie zwraca uwagi i do tego muszą pięknie pozować, bo jak nie, to wylatują z pracy. Więc tam są niektóre te sytuacje takie ekstremalne pokazane, co wydaje mi się czasami dziewczyny zniechęca do tego zawodu, więc ja zawsze jak mam okazję rozmawiać z jakąś modelką początkującą, to mówię, żeby się za bardzo nie sugerowała, bo pamiętajmy, że to jest cały czas program telewizyjny, więc to musi być show, to musi być coś, co jest trochę przerysowane. Więc w życiu ja jak jadę na sesję, zawsze jestem traktowana jako najważniejsza osoba na tej sesji, więc zawsze mam to, czego potrzebuję. Dlatego nie chciałabym, żeby ktoś się zniechęcał takimi programami, oglądając je. A czy miałaś kiedyś tutaj pytanie od kogoś, czy miałaś kiedyś taki pomysł, aby pracować w telewizji jako na przykład prezenterka? Tak, miałam taki pomysł,
miałam taki pomysł już w liceum i później po liceum poszłam na studia dziennikarskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bo właśnie myślałam o tym kierunku, ponieważ ja bardzo od jakby wczesnych lat pracowałam przed aparatem, pracowałam z kamerą i stwierdziłam, że to mogłoby być coś, przy czym czułabym się komfortowo. I faktycznie jestem częstym gościem gdzieś tam w telewizji śniadaniowej i często zapraszana jestem jako właśnie gość do rozmowy na kanapę tak zwaną. I faktycznie czuję się komfortowo w takiej sytuacji, więc myślę, że te studia dziennikarskie też mi dały taką pewność siebie przed kamerą. Będziemy już kończyły nasz live, ale oczywiście jeszcze poczekamy, może jeszcze trafią się jakieś ciekawe pytania do ciebie. I oczywiście, jeżeli chciałabym coś dodać, to również proszę. Tutaj widziałam. A, to jest tutaj pytanie, dobra. No nic, no było mi bardzo miło z wami porozmawiać. Życzę wszystkim wytrwałości w tej sytuacji, którą mamy. I życzę zdrowia przede wszystkim. I pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i żebyśmy nosili maseczki, to też jest bardzo ważne. Zresztą widziałam chyba dosłownie informację sprzed godziny, że takie wchodzą nowe przepisy, że będzie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Więc no... Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, aby twoje również i plany się realizowały, żebyś dalej tutaj osiągała sukcesy jako modelka. Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, z którym mi się rozmawiało. Bardzo mnie również i życzę wam wesołych świąt mimo wszystko. Buziaki. Wesołych świąt, pa.